Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za sługą swoim Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Maryja sama z tajemnicą w sercu podejmuje to ryzyko współpracy z Bogiem, opierając się jedynie na wierze i miłości. A na czym my się mamy opierać? Na kim? Na wierze i miłości. Na Bogu. To jest cudowne mieć człowieka, na którym można się oprzeć. Ale warto pamiętać, że człowiek jest tylko na krótki czas, na chwilę. A Pan Bóg potem chce, żebyśmy tylko na Nim się opierali. Maryja oddaje się bez zastrzeżeń, bez granic. Ona zgadza się na każdą sytuację dopuszczoną przez Boga. Zobaczmy, to jest heroizm miłości. Zgadza się na każdą sytuację. Ona nie wie, co będzie, ale przecież to, co Bóg da, nie może być złe. To będzie tylko dobre. Ona jest służebnicą, która nigdy nie kwestionuje, która nigdy nie protestuje, ale oddaje siebie w milczeniu. I to jest heroizm miłości. I to jest to piękno Maryi, piękno jej macierzyństwa. Maryja uwierzyła, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Nie wyraża wątpliwości, nie żąda gwarancji. Ona oddaje się cała w takim mroku. Zobaczmy, to jest niezwykłe, że po zwiastowaniu było milczenie Boga przez cały czas, aż do Golgoty. Milczenie Boga. Archanioł Gabriel nie przyszedł powtórnie, aby upewnić, tak, to zwiastowanie to była ingerencja Pana Boga. Wszystko jest na właściwych torach. My chcemy znaków od Pana Boga. Niech On przemówi, niech On przytuli, niech On ześle nawet grom z nieba, ale niech się odezwie. Milczenie jest próbą naszej wiary, tak jak było próbą wiary w życiu Maryi. Być oblubienicą to poszukiwać Boga w historii własnego życia i życia innych. Gdy jest milczenie Pana Boga, doświadczamy niepewności. Czy takie życie, jakie prowadzimy, ma sens? Czy to ma sens? I z czułości jej serca emanuje pragnienie służby. Gdy człowiek jest wzruszony Panem Bogiem, on nie jest w stanie mu niczego odmówić. Maryja była wzruszona Bogiem. To wzruszenie moglibyśmy nazwać jedną z form miłości. Ona jest tak kochająca Pana Boga. To widzimy u mistyków, szczególnie u świętej Tereny od Dzieciątka Jezus, u świętej Teresy z Awilli. Mistycy przeżywali niesamowite wzruszenie. Wzruszenie Bogiem, który ich nawiedzał. Gdy Bóg objawia człowiekowi swoją wolę, misję do spełnienia, otula to wydarzenie ciemnością, której doświadcza jako samotności. Takie sam na sam z Panem Bogiem jest doświadczeniem bardzo bolesnym. Nie oczekujmy, że w życiu duchowym, w tym rozwoju, my będziemy doświadczali jakichś wzruszeń, jakichś wzniosłości. To będzie często milczenie, ciemność, niepewność, a nawet lęk, ale ten błogosławiony, którego doświadczała zarówno Maryja, jak i Józef, a także kapłan Zachariasz. Ważne jest to, abyśmy
nie uciekali od nawiedzeń Boga, nie uciekali od samotności, którą Bóg na nas sprowadza. Bo tam, gdzie jest samotność, tam dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem. Bóg mówi w samotności, ale trzeba zgodzić się na to, aby być sam na sam ze swoimi myślami i z tym, co się dokonuje w naszym sercu. Tylko nie uciec. Wytrwać. Wytrwać z ciężarem tajemnicy, do której inni nie mają dostępu, a może nawet nie uwierzą nam, gdy będziemy o tym mówili. Co wtedy czynić? Mówić tak jak Maryja. Wielbi dusza moja Pana.